Dzień dobry, wieczór, witam w kolejnym odcinku z gry SCP Terror Hunt Mod. Ostatnio bardzo dużo exploringu było spokojnego, to mnie dziwi w tej grze. To jest ona niewiarygodnie spokojna, tu się naprawdę mało dzieje. I mi się to osobiście całkiem podoba. Jak wiecie, gram w SCP-ki, ale nie przypadam za horrorami. Także kiedy jest tylko taka, wiecie, eksploracja, to ja jestem zadowolony. Chociaż i tak nadal czekam, mimo wszystko czekam na to, że zaraz się coś pojawi takiego niesamowitego, nie? No. Wszędzie mamy swoją kartę, nie? Nasza karta jest zbyt niskiego poziomu. Zaatakował nas już podejrzany SCP-173 w poprzednim odcinku. Okej, to mamy nasze ulubione przejście. To się nazywa śluza. Kolejny zjazd, ten jest... Wow! To jest ten, 173 właśnie. Wow! To już jest... Mam maskę oczywiście. Oj, w tej wersji gry maska bardzo mało nam ekran zasłania, także jakbyśmy znaleźli ulepszarkę, ja bym chętnie... Okej, nic nie widać, ale to chyba nawet o to chodziło z tym. To mogę tu schować, tak. Afteczki nie mogę z takich rzeczy dawać. Mogę ten schować, mogę to, co tu nie mogę schować? Tu też nie mogę. Baterie? Baterie może mogę schować? Tu nie. Tu też nie. Książkę powinienem móc schować. Nie. No dobra. Co to jest? To jakaś piłeczka. Dziwna, podejrzana piłeczka. Tutaj troszeczkę gazu jest. A naprawdę, powiem tutaj w tej wersji gry jest dużo lepsza, dużo fajniejsza maska gazowa. O, wróciliśmy, zrobiliśmy kółeczko. Tutaj byliśmy przed chwilą, znaczy na samym początku. Znaczy nie, że na samym początku, ale generalnie w pierwszym odcinku byliśmy tutaj. I... wow, 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 wow. Jaki otwarty teren. Co tylko pytanie, co tutaj się znajduje? Czy to jest jakieś takie, wiecie, miejsce? Kurczę, no. Wydaje się takie niebezpieczne dosyć. Generalnie, no. Jak dla mnie, wystarczy niebezpiecznie to wygląda. Tak, widzę, że mogę tak troszeczkę... Kurczę, bo tak teraz robię jakieś kółko. Coś takiego dziwnego się dzieje, widzicie? To przed chwilą jak się pojawiały takie te... Okej, czy to jest liniowe? Liniowe przejście, czyli że... Aaaa! To jest SCP... Wow! Czyli to jest po prostu przechowalnia SCP-457 palącego. Wiedziałem, że jest niebezpieczny, wiedziałem, jestem byłem przekonany. Że zaraz mi coś wyskoczy tutaj. No to się po prostu stąd zwijamy. Palący, palący w tej grze też się pojawił. Ciekawe. Dobra. Jeszcze przydało się... Kurczę, tak dziwnie się czasami dzieje z tą grą. Chcemy się wrócić właśnie, przedstawić te windy jeszcze. A teraz tak patrzę, że nie jestem pewny, czy to jest to miejsce, w którym byliśmy wcześniej. Okej. Okay. Ta, to jest to miejsce, to jest chyba... Stąd przechodziliśmy, ta? Ta, to jest w ogóle, ta, to jest w ogóle pierwszy początek gry, ta, dobra. Czyli jednak fajnie, dobrze być na samym początku. No, czyli mogliśmy teraz spotkać palącego. Ale tego, spotkaliśmy go teraz, także... Jako pierwszym SCP-kiem był... Wow! Skinałem od... To jest, tak, to jest... Czyli tak, czyli dosłownie to jest... To jest ten, no.
Mrugacz, tylko że w wersji takiej dziwnej. Nie wiem czemu. Czemu mrugacz nie wygląda jak mrugacz w tej grze? On tak oddycha chyba ciężko, on tu chyba. Oj, chyba był przede mną znowu. To nie takie proste teraz przejść. A dobra. On jest tutaj. Ty potworku. A tutaj chciałem zobaczyć jeszcze sobie. Miejsce. Kurde, jakieś dziwne dźwięki czasami wydaje się. 517. No oczywiście nie mogę wejść. 517. A, to jest Fortune Telling Machine. Okej, okay, ale ja znam tego SP-ka akurat, to znam. Nie polecam z niego korzystać, on nie jest jednak fajny, nie jest fajny. Zdecydowanie, to nie jest fajny SP-ek. A kurczę, jesteśmy strasznie ograniczeni, w sensie w Janitorial Work też byliśmy ograniczeni, ale tutaj wydaje mi się, że jesteśmy nieco bardziej ograniczeni niż tam. Musimy iść tutaj. Tutaj i tutaj. I... Czekajcie. Czy ja się... Nie. Wróć. Tutaj idziemy. Ja właśnie... Znowu trafiłem do nieskończonego... Do braku możliwości A nie. Tu jeszcze nas nie było. Tu możemy wejść? O, możemy wejść. Nie było nas nigdy. Wow. Co tam się dzieje w ogóle? Tutaj też nic nie ma. Dziwne to wszystko jest. A tutaj, czy tu mogliśmy... Nie, tak, tutaj byliśmy. A nie, bo tutaj i tak nie możemy dalej pójść. Czyli droga jedna nas prowadzi tutaj. To jest jedyna możliwość. Bo po prostu nigdzie indziej nie pójdziemy. Tutaj jest pewnie znowu to przejście. Ta. Ja sobie zostawiam pootwierane. Okej. Okay. To wiadomo, tu byliśmy ostatnio, przed chwilą. I dobra. Spróbujmy teraz może pójść, może tutaj jeszcze nie szedłem, w prawo. Nie mogę iść w prawo. Tam byłem. Tu chyba zjeżdżałem. Przechodziłem przez śluzę, a może tam jeszcze dalej mogę iść. Idąc tędy. Zobaczmy. Ten SF, którego nie mogę otworzyć. Ta. To znowu jest to przejście. Tylko my nie mamy karty do tego po prostu. Nie mamy karty. Możliwe, że po prostu gdzieś pominąłem kartę. Tak, tutaj zaczynaliśmy ten odcinek w ogóle dzisiaj. I to jest przejście znowu, ta. Tego nawet nie ma sensu przyzywać, bo tam... To wiemy, gdzie to prowadzi wszystkie te windy. Ale one niczym się nie będą różnić. To jest taki układ po prostu. Kurczę, dopiero drugi odcinek, a już mam problem z tym, co mamy właściwie zrobić. I dokąd mamy iść. Tu jeszcze mogę zjechać. Nie, ty był palący. Albo nie? A już nie wiem, gdzie co było. A, tutaj nas jeszcze nie było, bo tu był wcześniej ten. 173 był w tej windzie tutaj wcześniej. Zobaczmy, gdzie nas ona zaprowadzi. 407. The witch will cast them final spell and the things she has seen
will all be reduced to dust. A to takie, widzę, że mało pomocne rzeczy. O! Skąd ja mam, proszę bardzo, wziąć lepszą kartę? Skoro moja karta nie działa do niczego, jeszcze chyba ani jednej rzeczy nie otworzyłem tą kartą. Jakie to jest bez sens? Dajcie mi cokolwiek do otwarcia tą kartą, no. Tu jeszcze w prawo mogę iść, tak, jestem, tak. To jeszcze w prawo, wcześniej poszliśmy w lewo. A tu jeszcze mogę iść w prawo. Okej. Okay. To jest zarażona ta. SV Navigator. To ja chyba nie chcę, bo ona jest chyba teraz zarażona wirusem 008. Także to jest ta niedobra. Proszę, powiedz, że zadziałasz. No. Nie! Aj. Wróć. Nie chciałem zażywać tych kropli. Tylko chciałem po prostu sobie coś wcisnąć do tego może. A tu nic niestety nie mogę tego. Nie mogę nic bardziej schować. No, oczywiście, że nie. Dobra, to idziemy dalej. Jest tu wyjątkowo ciemno. Mogę oczywiście troszkę rozjaśnić nawet. A nawet wygląda to całkiem dobrze. Na takiej dużej gamie mimo wszystko. Dobra, jesteśmy w nowej strefie. SCP-099. Zagrożenie memetyczne. A to nawet nie trzeba było tego. Czyli memetyczne, czyli generalnie na umysł wpływa. Wow. No dobra, będzie na miniaturkę. The painting looks oddly familiar. Czy nas zabije? Spróbujmy sobie, postujemy przy tym chwilę. Zabijesz mnie? Coś tak? O, dobra, jest, coś się dzieje. Dawaj, zabij mnie. Come on. Wow, ty patrzcie. Moje mruganie. Wow. Co to jest? To jest karta wyższego poziomu? Jej, karta, ty, ale... chyba nic się nie stało. Wydaje się jakby... Ale bezpieczeństwa i tak czytam tą grę. Przejdę tylko po kartę. No. Rzuć to tu. No i kartę daj mi tu, tak, dobra, mam kartę pierwszego poziomu. Z SCP-099. A wiecie co, też o nim popatrzę. Okej, okay, czyli ten obraz generalnie powoduje, że możemy zwariować, jeżeli się zbyt długo w niego wpatrujemy, także... Także dobrze, że wczytałem grę, bo mogą być jakieś później problemy. Dobra, komputerek te. Komputer. Se. Ja i nie rób, czekaj, bo jak tak robię, to chyba jednak wolałbym, żeby ta karta była tutaj, a ten pierścień tak z daleka bardziej, o, właśnie. Okej, okay, to jest jakiś kiter. To jest jakiś obiekt kiter klasy. Ale tu nie mogę wejść. Ja akurat to, że nie mogę wejść do kitera, to jest dla mnie całkiem normalne. 6... 6... 8... 9... Ciekawe. Ale mam lepszą kartę.
Także teraz teoretycznie powinniśmy móc zrobić dużo więcej rzeczy w starych lokacjach. Czy to mogę otworzyć za pomocą tą kartę? Jeszcze te, to nie, to jeszcze wyższy poziom. Pewnie dwójka to potrzebuje. Ale tak, generalnie no jest spokojnie. Wow. Wyskoczył jak... A jest tam. On się tak ukrył, gnida. Oczywiście robimy sobie tak. Pyk, pyk. Wiem jak walczyć z mrogaczem. Przynajmniej tym starym, nie wiem jak, czy ten się zachowuje dokładnie tak samo. Ale starym mrogaczem była bardzo prosta taktyka, czyli po prostu... przejść dwa przejścia dalej. I problem znikał. Tu jest przejście to. Nie, to jest... Okej, okay, tu było to. I tu chyba były te rzeczy do otwierania, na pewno karty. Bo chciałem zobaczyć właśnie, która jest z tych zabezpieczonych kartą. Tutaj to było jedno z tych. I czy to mogę otworzyć kartą i ten. A to muszę zjechać, dobra. To muszę sobie zjechać. Zobaczmy, czy mogę wejść do containment, do heavy containment. I już teraz. Czy jeszcze potrzebuję karty jeszcze wyższego poziomu? Chociaż wydaje mi się, do heavy containment będę proszę tak co najmniej trzeciego poziomu, nie? Tak mi się wydaje, tak logicznie bym powiedział, że heavy containment taki bardziej trzeci poziom karty. Chociaż mogę się mylić, może być na przykład dwójka potrzebna tylko. Ale niezależnie od tego, co jest potrzebne, to nie jest karta poziomu pierwszego. Ta tyca wydaje się nieco prostsza w działaniu niż tamta poprzednia, bo jakby jest to boom i generalnie po tym już słychać, że jest troszkę więcej czasu na reakcję. Tutaj byliśmy, tam byliśmy. Gdzie to by były te takie rzeczy zabezpieczone kartą jeszcze? One były w wielu miejscach. Tutaj jak zauważam, to są jakieś lagi w tym miejscu konkretnym. O, tutaj może się dostaniemy. Nie. Tutaj dalej jest zabezpieczone. Dalej zamknięte. Tutaj też nic nie ma. Tu byliśmy? Tu chyba byliśmy. Ja się mogę sprawdzić. Upewnić się. Wiecie o co chodzi. Tu wiele rzeczy jest bardzo podobnych. Temu ciężko czasami stwierdzić. Co gdzie jest, jak, co gdzie, po co, jak. Nie, to jest 100% obadane, to nic nie ma. Mam taką nadzieję, że to nie będzie w ogóle łazarza w tej wersji gry. W Janitorial Work nie wiem, czy w ogóle mógłby się pojawić łazarz, bo zamknęliśmy go zanim w ogóle cokolwiek mógł zrobić kiedykolwiek. Także... A to trzeba tą jakąś rękę, czy coś w tym stylu trzeba zamontować. Jak będziemy mieli rękę znowu kogoś, to tu się udamy. Oj, niedobrze. Pyk. No dziwny jest. Taki podejrzany bardzo. Dobra, pyk, super. Tutaj nic nie było, to wiadomo. Wygląda on dziwnie, moim zdaniem. No, bardzo dziwnie wygląda. Tylko nie wiem dlaczego. Dlaczego? Dlaczego tak? Czy to jakby specjalny zabieg, czy to po prostu takie z powodu czegoś. Czy po prostu chciał ktoś być inny po prostu i temu taki. Tak zrobił tego SCP-ka. Zdobyliśmy tą kartę poziomu pierwszego. Super. Ale nadal nie mogę jej nigdzie użyć. Proszę, dajcie mi ją użyć tutaj, no. Jest! Pierwsze miejsce, w którym mogliśmy użyć karty. ...407. Memetic Hazard Physical Self Replication. Okej. Baterię jedną mogę wywalić.
Czy to się już nie mieści? Nie. Czyli wywalmy sobie to. Wywalmy sobie to. Wywalmy sobie to. To wywalmy. I to sobie tu. No. Wrzućmy sobie to tutaj. Okej. To jest jakiś escepek tam. Aby się do niego dostać, potrzebujemy ręki jakieś. Czyli się nie dostaniemy. Ale dobra. Na ten odcinek to byłoby na tyle. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się być może w następnych odcinkach. No i cześć.